Dzień dobry, witam Was z mojego ogrodu. Ostatnia fala upałów była naprawdę strasznie męcząca, zupełnie nie dawało się kuć. Na szczęście dzisiaj jest nieco łaskawsza, dlatego będę mógł popracować nad kolejnym projektem. Miłego oglądania. Dłuto, jako jedno z podstawowych narzędzi pszczelarskich, służy na przykład do czyszczenia ramek i korpusu ula wewnątrz z propolisu, z włoszczyny, z nadmiaru wosku. Można takim dłutkiem też podważyć sobie ramkę, dzięki czemu dużo łatwiej ją wyjąć. Z reguły wykonane jest ze stali nierdzewnej, jednak stal węglowa również dobrze się sprawdzi. Moje dłuto, jako że jest prezentem na specjalną okazję, będzie wykonane z damastu. W tym projekcie użyję dwóch gatunków stali. 15 warstw stali N7E i 15 warstw stali 15N20. Stal 15N20, jako że ma 2% niklu, zapewni nam fajny, jasny kontrast. Teraz pakiet pospawam i trafi do pieca. Nasz pakiet już wstępnie zgrzany. Czeka go jeszcze jedno przecięcie i zgrzanie, ale teraz będzie powoli studził się razem z piecem. Zajmie to kilka godzin, bo żeby się zmiękczyć, musi powoli stygnąć. To idealny moment, żeby kliknąć subskrypcję i dzwoneczek, żeby nie przegapić kolejnych odcinków. Mam również Instagrama, na którego również Was zapraszam. Link macie pod spodem filmu w opisie. Tam publikuję moje aktualne prace, których tutaj na YouTubie nie zobaczycie, także zapraszam.